Dobra, już wiem, to najwyżej wytniesz to i wkleisz to. Cześć, witam serdecznie na trzecim odcinku naszego rekrutacyjnego poradnika. Przed obiektywem kamery Marek Podgórski, pedagog z liceum Troguta. Właściwie nie tyle za obiektywem, co obok. Standardowa ekipa, która pomaga mi w przygotowywaniu tegoż poradnika. Dzisiaj kilka słów na temat wybierania klas, a dokładnie może na temat tego, w jaki sposób ułożyć te klasy we właściwej kolejności, aby było dobrze. Otóż wydaje mi się, że macie dwie możliwości. Pierwsza jest następująca. Zakładamy, że chcemy się dostać konkretnie do, a właściwie nie konkretnie, koniecznie do jednej określonej szkoły. No, zupełnie przypadkiem będzie to oczywiście liceum Troguta. Więc co robię? Chcę koniecznie kontynuować naukę w Trogucie i powiedzmy, że tak jak było w poprzednich odcinkach, jestem humanistą. Więc wybieram na pierwszym miejscu, wybieram klasę, no taką typowo humanistyczną. W przypadku naszej szkoły to jest rozszerzenie Polski, geografia, język angielski. Następnie na dalszych miejscach wybieram klasy, no takie, jakie są dostępne w tej szkole, czyli biochemy i matwizy. Tych klas jest 6, więc na pierwszych 6 pozycjach będą klasy z liceum Troguta. Dalej, na drugim miejscu wybieram sobie klasy ze szkoły, która mnie również interesuje, ale nieco mniej niż szkoła pierwszego wyboru. I również na pierwszym miejscu wybiorę tutaj klasę o rozszerzeniu humanistycznym, a na kolejnych pozycjach kolejne klasy. Następnie wybieram szkołę tak zwanego trzeciego wyboru, czyli tą czasami przez niektórych nazywaną szkołą ratunku. Zazwyczaj jest to szkoła, gdzie obowiązują, czy w poprzednich latach obowiązywały troszkę niższe progi punktowe. I również na pierwszym miejscu wybieram sobie klasę o rozszerzeniu humanistycznym, z przedmiotami humanistycznymi, a na kolejnych miejscach kolejne klasy. I w ten sposób nasz wydruk ze strony elektronicznej rekrutacji będzie wyglądał tak, że na pozycji powiedzmy od 1 do 6 będą klasy z Troguta, na pozycji od 7 do tam niech będzie 12, 13 albo 14 będą klasy ze szkoły drugiego wyboru i na pozycji 15 do 20 parę będą klasy trzeciego wyboru. W tym przypadku, kiedy wybraliście na pierwszych 5-6 miejscach wszystkie klasy w jednej szkole, czasami pytacie się, czy jeżeli nie dostanę się do tej klasy pierwszego wyboru, a dostanę się do klasy na przykład, nie wiem, piątego wyboru, to będę mógł się przenieść czy przepisać. Otóż, no, ja wam powiem, jak to wygląda w naszej szkole, jak w innych szkołach, musicie dopytać tam. U nas jest to możliwe, ale trzeba spełnić pewne warunki. Otóż, takie przenoszenie się jest możliwe wtedy, kiedy znajdziecie kogoś chętnego na wasze miejsce. Czyli na przykład dostałeś się do klasy B, a chcesz się przenieść do klasy A. No to teraz ktoś z klasy A musi chcieć przenieść się do klasy B, ponieważ liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 30 osób. No i tutaj jest mały kłopot, bo doświadczenie uczy, że zazwyczaj chęć przepisywania się jest w jednym kierunku, a więc z tych klas, gdzie były najniższe progi i gdzie dostały się osoby właśnie z drugiego, trzeciego, czwartego, piątego wyboru, do klasy, gdzie były najwyższe progi, czyli do tej klasy, gdzie dostali się wszyscy z pierwszego wyboru. A jeżeli pół klasy, powiedzmy klasy B, będzie chciało się przepisać do klasy A, no takiej możliwości nie będzie, bo jeszcze raz przypomnę, liczba osób w klasie nie powinna przekraczać 30. Ok, i wariant drugi, moim zdaniem chyba dużo bardziej logiczny i sensowny. Otóż na pierwszym miejscu wybieracie ten Human Geo z Troguta, następnie na drugim miejscu wybieracie sobie klasę humanistyczną ze szkoły drugiego wyboru, na trzecim miejscu wybieracie klasę humanistyczną ze szkoły trzeciego wyboru. Następnie na czwartym miejscu wybieracie sobie dowolną klasę, która jest z rozszerzeniami najbardziej zbliżona do klasy humanistycznej, obojętnie z której szkoły i tak dalej, na piątym, szóstym, siódmym, ósmym miejscu. Tutaj ważna uwaga, bo jak już uczy mnie moje doświadczenie z przyjmowania waszych dokumentów, często okazuje się, że nie wiecie o tym, że, no użyję takiego kolokwializmu, można te klasy mieszać.
Czyli to nie jest tak, że musicie wybierać najpierw klasy z jednej szkoły, potem z drugiej, a dopiero potem z trzeciej, tylko możecie je w dowolny sposób mieszać. Klasa na pierwszym miejscu klasa z jednej szkoły, na drugim z drugiej, na trzecim z trzeciej, potem znowu wracamy do pierwszej. Jest to absolutnie w pełni dowolne układanie tych klas, byleby przede wszystkim odpowiadało to waszym zainteresowaniom, czyli tym przedmiotom w zakresie rozszerzonym, które chcecie się uczyć. Dalej, ile klas muszę wybierać? Czy muszę wybierać wszystkie klasy we wszystkich trzech szkołach? Mogę, ale nie muszę. Bo na przykład, jeżeli spodziewam się wysokiej czy też bardzo wysokiej liczby punktów, no i tutaj pewnie zaraz pomyślicie, co to dla mnie oznacza wysoka albo bardzo wysoka liczba punktów. No powiedzmy, punktacja od 160 w górę dla mnie prywatnie już jest bardzo wysoką punktacją. Więc jeżeli macie po 160 parę, 170, 180 punktów albo jeszcze lepiej, jesteście olimpijczykami, naprawdę nie ma sensu wybierania wszystkich klas we wszystkich trzech szkołach, bo i tak dostaniecie się do pierwszej, najdalej do klasy drugiego wyboru. Tutaj właśnie informacja dla olimpijczyków, czyli laureatów bądź finalistów olimpiad na poziomie krajowym lub laureatów olimpiad na poziomie wojewódzkim, oczywiście organizowanym przez kuratora oświaty. Jeżeli jesteś takim laureatem, to masz zgodnie z ustawą oświatową masz pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej, czyli w rekrutacji masz z góry przypisane 200 punktów. Słuchajcie, nie zdarzyło się, odkąd trwa elektroniczna rekrutacja, a trwa chyba 10 lat, żeby do jednej klasy kandydowało więcej niż 30 laureatów. W związku z tym naprawdę w zupełności wystarczy, jeżeli laureat olimpiady wpisze, wybierze sobie jedną, maksymalnie trzy klasy maksymalnie. Natomiast zdarzają się przypadki, kiedy laureaci wybierają wszystko jak leci. No pytanie po co? My mamy tylko więcej pracy z tym, bo musimy więcej sprawdzać i więcej weryfikować. Ale też w drugą stronę, jeżeli powiedzmy masz liczbę punktów, szacujesz, że będziesz mieć powiedzmy około 120-130 punktów i wybierasz tylko po jednej klasie w jednej szkole, no albo nawet ostatnio się zdarzyło, że kandydat wybrał tylko po jednej klasie w dwóch szkołach, czyli miał klasę pierwszą i drugą i nic więcej, to jest to troszeczkę, moim zdaniem, troszkę ryzykowne, bo można sobie zafundować to, że się nie dostaniemy nigdzie i będziemy musieli czekać na informacje o wolnych miejscach. Podsumowując, możesz albo wybrać wszystkie klasy w pierwszej szkole, potem wszystkie w drugiej, potem wszystkie w trzeciej, albo wybierać po kolei, mieszając je, wybierać je według rozszerzeń. Dane rozszerzenie w szkole pierwszej, w szkole drugiej, w szkole trzeciej, potem znowu wracamy do szkoły pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej. No i to tyle na dzisiaj. Życzę Wam jak najbardziej trafionych wyborów i do zobaczenia w kolejnym poradniku, a kolejny poradnik może zrobimy o statystykach, czy o tym... Może być. O statystykach, dobrze. O, kolejny poradnik będzie o statystykach, czyli o tym, jak rozumieć statystyki i progi punktowe obowiązujące w latach poprzednich. No, żeby mówiąc znowu kolokwialnie, nie przejechać się na tym. Do zobaczenia. Koły drugiego wyboru, a na trzecim miejscu klasę humanistyczną. Dzień dobry. Dzień dobry. Co pan porabia? Nagrywamy. Nagrywamy. Aha, dobra. Taki, nie, bo ja widzę cały czas, jak szukam myśli w głowie, to patrzę w ziemię. No i to... Improwizacja. Już? Tak. Jak nie dostanę się do klasy pierwszego czy drugiego wyboru, to się dostanę do klasy... Wróć jeszcze raz. Nie.